Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Zapraszamy Was dzisiaj na vloga. Jak widzicie, już jesteśmy w drodze. Jest tuż po 8, ja wstałam o 6, szybko zrobiłam z sobą porządek. No i tak, i udało nam się zebrać. Dzisiaj jedziemy w miejsce, które bardzo wiele osób nienawidzi, bo zazwyczaj jak się tam jedzie, to są jakieś problemy, albo jak dostajecie z tego miejsca wezwanie, to oznacza to kłopoty. Pewnie się domyślacie, gdzie jedziemy. Jedziemy do skarbówki. Okazało się, że potrzebuję europejski numer VAT, bo nie jestem w stanie podpisać dwóch umów. I to tak wisi nade mną. No i tak, muszę to dzisiaj załatwić. Okazuje się, że numer VAT można sobie... Jak to się mówi, można sobie załatwić tą sprawę online, natomiast ja oczywiście nie mogę mieć z górki, tylko zawsze pod górkę. Okazało się, że ja, że jestem małym przedsiębiorcą, nie mogę tego zrobić online, bo mój numer podatkowy nie pasuje, muszę jechać do skarbówki, ten numer zmienić najpierw i dopiero potem mogę się o ten VAT EU ubiegać. Dzisiaj jest plan taki, że pojadę do tej skarbówki w końcu i mam nadzieję, że uda się załatwić tą sprawę, więc trzymajcie kciuki. Jak na razie tutaj z niemiecką, naszą, moją skarbówką, do której ja zawsze jeżdżę, jak jest jakaś właśnie sytuacja do rozwiązania, mam bardzo dobre doświadczenie, więc liczę, że dzisiaj też tak będzie. Tam jest taki sympatyczny pan, który mam nadzieję, że dzisiaj, że to jest sprawa tam firmowa, też będzie się mną zajmować i mam nadzieję, że załatwi tak, żeby było dobrze, żebym mogła dzisiaj już online złożyć wniosek o ten numer VAT. Więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Sytuacja wygląda tak, że niczego nie załatwiłam niestety. Dostałam tylko informację, że mam sobie wejść na stronę internetową, na której już byłam, przez którą próbowałam złożyć wniosek, nie dało się. No i podobno mam się z tym, jak to się mówi, z takim centralnym urzędem właśnie skarbowym kontaktować. No to wróciliśmy od razu, napisałam maila i czekam. Zobaczymy, mam nadzieję, że się uda to wszystko załatwić. Ogólnie nie ma tu jakiejś strasznej biurokracji w Niemczech, więc mam nadzieję, że ta sytuacja też będzie szybko do załatwienia. Rozpadało się, więc tak, zostajemy dzisiaj na pewno w domu, ale bardzo dobrze, że dzisiaj jest taka brzydka pogoda, bo to będzie idealna pogoda na ogarnianie mieszkania. Za mną na stole jest tragedia, tutaj stoi pranie, które trzeba ogarnąć. Ja w ogóle najpierw to się muszę zabrać za kuchnię, bo mam do wypakowania i do załadowania zmywarkę. No i jak widzicie, coś tu się zadziało. Tak, stwierdziliśmy z Aleksem, że idziemy za ciosem, jak już odmalowaliśmy pokój chłopców. Odmalowaliśmy salon, no to stwierdziliśmy, że dobra, wypadałoby odświeżyć wszystko, więc tak, jesteśmy na etapie malowania jadalni. Tu został mi ten właśnie skos do ogarnięcia i ten, który jest przede mną. Natomiast to, co się dzieje teraz w kuchni, o, tu mam jeszcze właśnie ten, widzicie? Też ten róg, ten skos jeszcze do pomalowania, ale najgorzej wygląda kuchnia, bo pomyślałam sobie tak, że dobra, żeby wypadałoby kuchnię też odświeżyć. No i tutaj postawiliśmy na taką jasną szarość. Czekajcie, aparat się musi dostosować. No i tak, i wczoraj tak zaczęłam powolutku. Czekajcie, bo jest bardzo jasno od okna. No i tak to wygląda, więc w kuchni będzie taka jasna szarość, jeszcze widzę, że są tu jakieś takie smugi, więc muszę na pewno dzisiaj popoprawiać to. No i cóż, no i będę działać dalej tutaj właśnie w kuchni, tak to wygląda, jeszcze jest naprawdę sporo roboty przede mną. Tak, drzwi od komórki, od tej spiżarki w sumie pomalowane. Zaczęłam też malować tutaj wczoraj w... Czekajcie, odwrócę się do Was. Zaczęłam tutaj też malować kaloryfer w kuchni. Jest już pomalowany dwoma warstwami i wygląda już super, w przeciwieństwie do tego, jak wyglądał wcześniej, ale na pewno dzisiaj pomaluję jeszcze jedną warstwę i w jadalni pomaluję drugą, bo tam jest na razie tylko jedna warstwa, więc taki mnie czeka dzisiaj dzień. Ogarnianie właśnie bałaganu, który się zrobił przez ostatnie dni i muszę troszeczkę jeszcze pomalować. Chciałabym tą kuchnię, no może nie skończyć, ale już zostawić sobie naprawdę takie minimum, a dzisiaj skończyłabym jadalnię. Taki jest plan. Mam nadzieję, że się uda.
Jeszcze jedną rzecz chciałam Wam powiedzieć. Mówiłam Wam, że zrezygnowaliśmy z Netflixa na rzecz Disney Plus. Chcieliśmy zobaczyć, co nam się bardziej podoba. Natomiast jednego dnia Filip, nie zauważyłam, że wziął sobie pilot i sobie na ten pilot naciskał. Naciskał byle co. Okazało się, że takie małe dziecko, dosłownie roczne, potrafi aktywować ponownie Netflixa. I tak, i teraz mamy Netflixa i Disneya właśnie. Te dwie subskrypcje. Oczywiście Netflixa znowu odwołałam, bo na razie chyba zostaniemy przy Disneyu, ale zobaczymy. Ale nieważne. I właśnie ostatnio jakoś tak mnie naszło, żeby pooglądać właśnie Netflixa. I tam jest taki serial, można to nazwać tak, o organizowaniu przestrzeni. On się nazywa The Home Edit i powiem Wam szczerze, że tak się tego The Home Edit naoglądałam, tak się zmotywowałam, nie tylko właśnie do sprzątania, żeby tu dzisiaj zacząć szaleć, właśnie malować, sprzątać i tak dalej, ale też żeby organizować. I przy tym moim urzędzie skarbowym jest Action i zajrzałam tam, bo chciałam kupić organizer do szuflad i powiem Wam, że byłam zaskoczona, bo udało mi się takie coś kupić. O, to jest taki zwykły plastikowy właśnie organizer. On ma 16x16 cm i on kosztował mnie, moi drodzy, czekajcie, Filip tutaj stuka. On kosztował 82 centy, więc śmieszna naprawdę kwota. I kupiłam jeszcze taki 25x16, 3 sztuki i mam właśnie w planach zrobić też dzisiaj porządek w szufladzie, gdzie mam przyprawy, gdzie mam kilka herbat, gdzie mam... Ekscytuję się, Filip. Gdzie mam... przyprawy to Wam powiedziałam, ale co chciałam powiedzieć? Rzeczy do pieczenia. To jest taka szufladka, gdzie mam różne rzeczy, takie właśnie drobiazgi do gotowania, które mi są na co dzień potrzebne. I tam mam takie organizery właśnie już wsadzone, ale one są niestety niewymiarowe, że nie do końca jest ta przestrzeń w tej szufladzie wykorzystana. Dodatkowo też nie mieszczą mi się tak ładnie przyprawy, jak bym chciała, więc muszę po prostu z tym zrobić porządek, bo mnie tam wkurza grzebanie w tej szufladzie, że to jest tak właśnie nie do końca dobrze zorganizowane. Więc tak, więc taki jest jeszcze dzisiaj plan, że się zabiorę za te organizery i zrobię właśnie w tej szufladzie porządek, więc trzymajcie za mnie kciuki. Na razie czeka mnie zmywarka, czeka mnie pranie, no i zacznę sobie właśnie tutaj malować jadalnię. Zanim jeszcze cokolwiek zacznę robić, już sobie odsunęłam komodę, ale zanim to, najpierw kawa, bo przy tej pogodzie dzisiaj koniecznie jest potrzebna. Update jest taki, że się nieźle zmachałam. Pranie dalej stoi, ale stwierdziłam, że pranie się ogarnie. Prędzej czy później. Natomiast skończyłam już tą ścianę. Tutaj musi się wysuszyć i przesunęłam lodówkę i jadę teraz za lodówką, więc idzie całkiem w porządku. Niko tu jest moim super pomocnikiem. Chodź, Filip, do nas, nie krzycz, chodź do nas, Filip. Filip by też chciał pomóc, nie? Niko, ty jesteś moim super pomocnikiem. Niko ma swój pędzel i też tutaj udaje, że mi pomaga, więc tak. Czekam, aż się wysuszy ta ściana, więc ja ściągam tą taśmę klejącą, tą tezę i będę już mieć właśnie tą stronę skończoną, a teraz sobie jeszcze szybko ogarnę za lodówką i teraz mi się przypomniało, że jeszcze mam do malowania pod kaloryferem. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if Zrobiłam porządek w tej szufladzie, gdzie są przyprawy, różne inne rzeczy i powiem Wam, perfekcyjnie nie jest, mogłoby być lepiej, ale jest też lepiej niż było. Użyłam tych trzech właśnie dużych pojemników, ten najmniejszy zostawiłam sobie na kosmetyki i tak, te pojemniki są tutaj i powiem Wam, że od razu tu wygląda lepiej, bo wszystkie przyprawy są w dwóch pojemnikach, wszystko się pięknie zmieściło, jest zdecydowanie teraz wygodniej. Ja wcześniej miałam
takie pojemniki. One są niestety, ale za małe. Szczególnie jeżeli chcę do nich wsadzić te okrągłe przyprawy z Lidla. Trzy wchodzą, natomiast jest problem, że one się tak chwieją. Natomiast jak chcę docisnąć kolejne opakowanie, no to już niestety, ale się nie mieści, więc to było takie wkurzające, że te przyprawy mi cały czas latały, natomiast teraz wszystko właśnie jest w jednym miejscu. Te szklane z Lidla i te z iHerb, które bardzo lubię, bo są kwadratowe i dodatkowo są podpisane, wszystko jest w jednym miejscu, a tu są większe przyprawy jak sól. Sól i pieprz zawsze muszą być razem, więc dlatego ten pieprz nie jest tutaj, też by się nie zmieścił, ale lubię mieć sól i pieprz razem. Tutaj goździki, przyprawa do... No, taka pumpkin spice latte, tutaj takie przyprawy w saszetkach, które przywiozłam z Polski, tutaj moje słoiki, w których mam między innymi o nasiona chia, to są takie rzeczy, których często używam, więc muszę je mieć pod ręką. Wcześniej były tutaj tak ułożone w linii i nie zawsze sięgałam po to, co było z tyłu, a teraz będą wszystkie bardziej pod ręką. No i tutaj te kilka herbat, które mam, jakieś tam jarmuż sproszkowany, aronia, matcha, spirulina i rzeczy do wypieków, kakao, proszę do pieczenia, takie rzeczy. Trzeba by też było uzupełnić zapasy, bo widzę, że mam jedno ostatnie opakowanie drożdży. No, a tam z tyłu są orzechy. Tu się coś jeszcze by zmieściło, ale też tak nie chciałam upychać. Jest wszystko na widoku. Tutaj jeszcze końcówka popcornu, którą dosypię, jak tutaj mi się zrobi miejsce. Jak na razie jest pełne. No więc tak ta szuflada wygląda. Być może, że w przyszłości, gdybym była w Action przy okazji, to na pewno dokupię jeszcze te pojemniki właśnie do przechowywania, no bo one są genialne. Fajnie udało mi się tą szufladę teraz zorganizować, no ale jeszcze wypadałoby nad tą stroną trochę popracować. Zjedliśmy z chłopcami... Ola, zjedliśmy z chłopcami obiad, teraz zajadają borówki na deser. Tak, to jest ten dźwięk, że Filip ma wielką na nie ochotę. Niko, możesz dać? Podziel się ładnie z Filipem. A ja się zabieram dalej za robotę. Mogę powiedzieć, że jadalnia już jest praktycznie skończona. Mam jeszcze jedną plamę z farby, którą muszę zamalować na biało, bo Niko tak mi chciał ostatnio, chyba to było wczoraj, pomagać, że pomalował nie tam, gdzie miał. Więc tak, więc tu mam jeszcze tak do ogarnięcia właśnie tą jedną plamę. Muszę coś wymyślić na ten wózek na zakupy, bo nie za bardzo wiem. Nie za bardzo wiem, gdzie go dać. Tak, widzę też, że lodówkę by się przydało przetrzeć. No takie drobiazgi teraz zostały właśnie. Zetrę sobie parapet na pewno też. O, zobaczcie, jaka tu jest po prostu komitywa. No, a tak wygląda jadalnia, już widzicie, skończona. To jest ten sam kolor, co mamy w salonie, bo nam po prostu zostało. Dokupiliśmy tylko taką mniejszą farbę i dokończyłam. Oczywiście jeszcze tej taśmy nie ściągnęłam. Teraz spojrzałam na górę i mi się przypomniało, że przecież to miałam jeszcze raz zrobić. Tak więc muszę zamalować tą plamę, którą zrobił Niko, i ściągnąć jeszcze do końca taśmę, bo w niektórych miejscach jest ściągnięta, a w niektórych nie. I pokazuję wam moje rośliny tutaj w jadalni, jak się mają fajnie. Miałam za bardzo nie zdradzać, bo się pojawią w innym odcinku, no ale tak. Tak wygląda właśnie jadalnia. A to jest ten stolik, który ostatnio montowaliśmy, w sensie kupiliśmy go w IKEA i wam o tym powiedziałam. Tak, jakieś akrobacje, Ola, Niko. Natomiast nie pokazywałam wam tego stolika, jak już wygląda po złożeniu. To jest taki stolik, który można złożyć z dwóch stron i może być takim małym kwadratem. Nam zależało bardzo na takim stole, który będzie dosyć spory, ale będzie rozkładany. Żeby właśnie na co dzień nie mieć właśnie takiego dużego stołu, tylko coś mniejszego. No korzystamy z tej części, tutaj jest jeszcze ta jedna, o tutaj z tej strony do rozłożenia, ale na razie jeszcze nie otwieraliśmy go, bo nie było potrzeby, ale możliwe, że w przyszłym tygodniu będziemy mieć gościa, więc na pewno, jeżeli gość przyjedzie, to będzie ten stół potrzebny właśnie w tej większej wersji. Na co dzień wystarcza nam taki. No, ja muszę się tutaj zająć jeszcze robotą, żeby to jak najszybciej skończyć, bo czuję, że jak chłopcy zjedzą, to zaraz będzie szaleństwo.
Zrobił się już wieczór, mamy no przed 18. Dla mnie to już jest wieczór, bo ja się dosyć wcześniej kładę spać między tak 22 a 23, więc dla mnie to już jest taka pora właśnie powoli robienia kolacji, żeby po 20 chłopców położyć spać. Ale co chciałam wam powiedzieć, nie odzywałam się, bo się dużo działo. Udało mi się dokończyć tutaj kuchnię, jadalnię skończyłam, to wam pokazywałam, ale też tak się zawzięłam, mówię, dokończę tą kuchnię dzisiaj, żeby mieć to jak najszybciej z głowy, szczególnie, że malowanie zwykło małych chłopców, no to nie jest proste. Powiem wam, że jak malowałam, to było ok. Jak skończyłam i obudził się Alex, to potem się zaczęła robić tragedia z tego względu, że chłopcy tak szaleli, że Filip chyba Niko musiał go uderzyć taką rakietką do badmintona i uderzył go akurat w miejsce, gdzie już miał ślad, który też przypuszczałbym, że zrobił mu Niko jakąś zabawką wczoraj, przedwczoraj. No i niestety, że ta skóra już była naruszona, no to Niko, uderzając go tą rakietką, mimo że wie, że nie wolno bić, ale nie wiem, czasami ma takie idiotyczne po prostu pomysły, uderzył go akurat w to miejsce, krew się zaczęła lać. Więc tak, więc to, no i ogólnie jakoś tak, w ogóle wybaczcie, ale mam brudną koszulkę też, bo mnie Filip wybrudził przed chwilą, więc wyglądam jak wyglądam, jestem już zmęczona, ten dzień był długi, bardzo intensywny. I tak, na pewno jest plan na wieczór, żeby właśnie po 20 położyć chłopców spać, niech się wyśpią, bo jutro jest sobota, jutro będziemy na pewno coś fajnego robić, bo i Alex ma wolne, no i chyba zapowiada się fajna pogoda, więc niech się wyśpią, ja też muszę nabrać sił, pokażę wam później jeszcze ten The Home Edit? Chyba tak to się nazywa. Ja nie wiem, czemu wcześniej powiedziałam serial, bardziej bym określiła, że to jest taki program odcinkowy, a nie serial, więc wybaczcie, że wcześniej tak powiedziałam. Jeżeli będziecie zainteresowani porządkami, czy uporządkowywaniem przestrzeni, tak, te wszystkie dźwięki, to jest Filip. Je w jadalni kolację, bardzo się ekscytuje, dobija się do drzwi, ja się tu specjalnie zamknęłam, żeby mieć spokój, żeby do was pogadać, że właśnie planuję sobie na wieczór takie dwa odcinki tego The Home Edit, żeby znowu się zmotywować, może jutro coś ogarnę, coś posprzątam, bo zwolniły mi się te pojemniki, które miałam tu w szufladzie i chętnie bym je wykorzystała, może na kredki, na mazaki chłopców, nie wiem, na pewno zrobię z tych pojemników użytek, nie będę ich wyrzucać i chcę w spokoju zrobić kolację, a kolacja będzie taka, że naszło mnie na coś takiego a la grecka sałatka, nawet nie wiem, czy to w ogóle by stało koło greckiej sałatki, ale mam takie pomidorki koktajlowe, które chcę wykorzystać, żeby się nie zmarnowały. Mam kawałek cebuli, to będzie taka kolacja z resztek. Mam ser feta, ten akurat jest nieotwarty, więc raczej zużyję go cały, bo pewnie chłopcy też będą jeść. I tutaj w pojemniku mam oliwki. Ja kupiłam takie dwie duże puszki zielonych oliwek z anchois. Powiem wam, że ja nie cierpię zielonych oliwek. Alex zresztą też nie. Jedyną osobą w naszym domu, która je oliwki zielone, jest Niko. Ale jak mi teściowa dała w Hiszpanii właśnie do spróbowania te zielone z anchois, nie wiem, nagle mi się odmieniło i stałam się wielką fanką zielonych oliwek i kupiliśmy dwie duże puszki i jak otwarliśmy puszkę, to od razu właśnie przelałam tutaj do tego Quitizen, idealnie ta duża puszka mi się tu zmieściła, więc mam jeszcze trochę tych oliwek, pewnie też je wszystkie wykończę, żeby już tutaj tak nie leżały, bo od kilku dni pływają w tej wodzie, no i tak powoli wykorzystujemy, więc pewnie dzisiaj już je zużyję całkowicie. Tak, mam resztkę pieczywa, więc jutro z samego rana na pewno trzeba po pieczywo iść, więc wykorzystam też tą resztkę pieczywa, którą mam i sorry, dostaję ślinotoku już na samą myśl o tym, jakie to będzie pyszne, no tak jak mówię, to będzie taka coś a la grecka sałatka, nie wiem, Grecy by się pewnie teraz obrazili, ale coś takiego będę zaraz robić i właśnie planuję sobie już taki spokojny wieczór, muszę dzisiaj naprawdę już odpocząć, bo się czuję zmęczona, ale to z tego względu, że to malowanie tak się nam przeciągało, bo miało być tylko, wiecie, jedna ściana u chłopców i potem pomyślałam sobie, że jeszcze wypadałoby odświeżyć salon, no to zrobiłam, ale potem, wiecie, człowiek zauważa, że już drzwi są pożółkłe, więc wypadałoby drzwi zrobić. Jak już drzwi, no to kaloryfery też są pożółkłe, też wypadałoby je pomalować. Już stwierdziłam, że jak salon wygląda super,
i ten pokój chłopców również, tam trzeba właśnie tylko te dwa kaloryfery jeszcze ogarnąć, no to stwierdziłam, że jak to tak zostanie taka nieładna jadalnia, taka bez wyrazu, biała i do tego kuchnia, nie, trzeba to zrobić. No i właśnie tak od kilku dni sobie robię pomalutku, robię sama z tego względu, że Aleks pracuje, ja nie chcę go angażować w takie rzeczy, on jest w naszym domu od spraw ciężkich, czyli od wnoszenia czy wynoszenia mebli ciężkich, czy od jakichś takich spraw, właśnie gdzie trzeba użyć siły, albo od wynoszenia śmieci, które ja potem natworzę przy tych wszystkich porządkach i remontach, to on jest od tego, a ja właśnie takie rzeczy inne, między innymi właśnie malowanie. Uwielbiam malować. Dzięki za wszystkie pozytywne komentarze odnośnie, że wam się podobają ściany, że wam się podobają farby, w sensie kolory farb, że jestem pracowita, to jest niesamowicie miłe. Ja po prostu lubię takie rzeczy. Nie uznaję tego za pracowitość, bo to nie jest coś takiego, co muszę zrobić, czy ktoś mnie do tego zmusza. Cześć. Tylko to jest coś, co ja lubię robić, więc dla mnie to jest po prostu normalne. O, leka, słyszycie? Smaczne, pyszne. Niko tu już patrzy, jaka z tego będzie sałatka, tak? Zobacz, mamy oliwki, mamy ser pasterski, taki a la feta. Chcesz oliwkę? No, przyszedł fan zielonych oliwek. Mamy pomidorki, cebulkę i z tego zaraz będzie jakaś fajna sałatka, co? Dobra, to ja kończę, robię tą sałatkę, bo czuję, że zaraz będzie wszystko zjedzone. Mam już ten swój zasłużony wieczór tylko dla siebie. Niko i Filip już śpią, Aleks właśnie przed chwilą poszedł do pracy, a ja sobie włączyłam te lampki z IKEA. Mam tutaj jeszcze trochę herbatę, zaraz ją dopiję, póki jest jeszcze ciepła, i zaczęłam oglądać właśnie The Home Edit. Pokażę wam, o, czekajcie, w ten sposób, żebyście wiedzieli, czego szukać. The Home Edit to są właśnie dwie dziewczyny, które robią porządki i u gwiazd, i u osób prywatnych. Nigdy nie pamiętam, jak one się nazywają. W każdym razie one mnie tak inspirują właśnie, żeby coś tam przeorganizować, coś pozmieniać. No i dzisiaj się udało właśnie ogarnąć bardzo fajnie szuflady w kuchni, więc się cieszę, więc sobie odpalam ich odcinek. O, czekajcie, trochę głośniej, żeby słyszeć. O, zobaczcie. Teraz urządzają pokój taki dziecięcy do zabaw. Ta ściana tutaj jest pomalowana ręcznie przez taką inną dziewczynę, którą zatrudnili. No a dziewczyny teraz się będą zajmować tą stertą rzeczy i pewnie to jeszcze jest nie wszystko, więc ja się zabieram za oglądaniem. Mam nadzieję, że ten film wam się dzisiaj podobał. Jeśli tak, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, ściskam. Buziaki. Pa, pa.